Wacek i Gacek w jednym żyli domu. Dziś do nas przyjechali z Szasznysza. Tak, trudna nazwa do wymówienia, ale nie o tym. Wacek i Gacek pokażą nam akrobatykę. Przygotowania są bardzo poważne, chłopaki się rozciągają. Czy ten numer to numer na finał? Zobaczymy. Trenujemy od urodzenia. Jacek trenuje 15 lat, ma 12 lat. Ja trenuję 13, mam 52 lata. Pokażemy numer śródlądowy, taki atlantycki, znany jest w Afryce, no tudzież na wszystkich kontynentach na całym świecie. No i pokażemy też kawałek tyłka, no prawda, wystaje w tych strojach. Ja jestem przekonany, że to my wygramy, mamy talenta. Wystarczy spojrzeć na nasze zgrabne ciała oraz nasze przystojne, piękne twarze. Myślę, że kobiety uszanują nasz wdzięk. Mamo, chcieliśmy Cię bardzo z tego miejsca pozdrowić i dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłaś. Mamy talenta! Teraz, moi drodzy, coś nieprawdopodobnego. Dwóch synów i matka. Zobaczycie sami. Chyba nie trzeba nic dodawać. Witam Was. Co się dzieje, moi drodzy? Opowiadajcie. Jesteśmy duetem akrobatycznym Mel Krabol. Ja jestem Mel, to jest Krabol. I będziemy prezentować takie gimnastykę, że tak powiem. A pani? Ja jestem mamą, to jest też Wacuś i Gacuś, Gacek, Wacek. Pan chciał coś powiedzieć, ale już pan może iść na scenę. Czas nas goni. No, to już, chłopaki, na szczęście. No. Anioły! Aniołki Charlie'ego! Yeah. Brawa za odwagę, panowie! Brawo, brawo, brawo! Dobry. Jesteśmy duetem akrobatycznym z psa Sznysza. Jak się nazywa nasza miejscowość? Szasznysz. Szasznysza. Jesteśmy z Szasznysza i chcemy zaprezentować taki krótki pokaz. Jeździmy po całym świecie, prezentujemy nasze sztuczki i no to jesteśmy zaszczyceni. No, ja bardzo. Pod wrażeniem nawet. Ja tylko mam nadzieję, że to, co w tych rajstopach, to nie jest jednak sztuczka, tylko to jest prawdziwe. Jesteśmy gotowi. Zaczynamy! Ale jak on to robi też? Ja nie wiem. To jest magia, to jest... Ja nie wiem, powiem ci, Robert, ale chętnie bym zrobiła to z nimi. Czy oni to ćwiczyli w pokoju? To wszystko na treningach u mnie, ja mam swoją salę gimnastyczną i teraz ten... No, żeby tylko im się teraz udało, bo to jest najbardziej mrożąca krew. Żywa scena? O Jezu! O Jezu! Macek jest! Jest! Już jest dobrze! Brawo, brawo! Jestem zaskoczony! To jest kwintesencja w ogóle... To, co można robić z ludzkim ciałem w tak niesamowity, wyjątkowy sposób. No to, no proszę się, aż mnie zabolało tam, wiesz. Te stopy. Czyste stopy. W końcu czyste stopy. To prawda. To w końcu prawda. Czyste stopy. To prawda. Dziękujemy. No, no panowie, no brawa, no. Brawo. Brawo! Naprawdę. Wcześniej czegoś takiego nie widziałam. No, ja powiem, że też nie. Od razu mówię, że jestem na tak, chłopaki. Dobra, forma. Ja jestem na tak. Też widzę w finale. No dobrze, wszyscy jesteśmy na tak. Zapraszamy Was do finału! Brawo! Dziękujemy. Synkowie, synkowie! Chodźcie do mamy, ucałujcie mamy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. I do tatusia, i drugi do tatusia, no!